Absolutorium udzielone i dziękuję radnym. To jest dowód na to, że działamy razem, konsekwentnie do przodu, NSA się rozwija. Natomiast dla mnie istotne jest to, że absolutorium jest na podstawie opinii RIO, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej, jedynego wiarygodnego źródła, czy instytucji, która ocenia budżet, ale także i zadłużenie, inwestycje. Czyli to jest dowód na to, że mówienie o tym, że jest jakiś sposób szczególny, jest zadłużona, jest jednym wielkim nieporozumieniem i kłamstwem. Nasz budżet jest ogromny. Budżet na inwestycje, budżet po stronie dochodów to jest ponad 250 mln zł. To są ogromne pieniądze. Zadłużenie na poziomie około 70 mln zł jest zadłużeniem na bardzo bezpiecznym poziomie. Absolutnie niczego, to niczym nie ryzykujemy. Jesteśmy, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, czyli relację długu do dochodu, na poziomie około 30%, czyli to jest bardzo bezpieczny poziom. Ten poziom ryzyka zaczyna się na tym progu 50%, do którego nam bardzo, bardzo dużo brakuje. Jesteśmy w bezpiecznym budżecie, planujemy kolejne inwestycje. Skupiamy się na trzech fundamentach. To, o czym od dawna mówię, czyli dobra praca. Z pracą, myślę, NSA ma już spokój na wiele, wiele lat. Po inwestycji Umicoru planowanej, która jest bardzo, bardzo blisko i jestem pewien, że do skutku dojdzie, plus odblokowana galeria Dekada, plus centrum mandatowe, plus inkubator, plus FSD, tam też jest kilka firm, które już do pracy przyjmują, daje w kontekście najbliższych 2-3 lat 2000 miejsc pracy, to dobrych miejsc pracy. I jestem pewien, mam doświadczenie rządu pracy, że rynek pracy w NSA zmienił się diametralnie. Już nie będzie nigdy w historii miasta problemu z pracą. To jest już czas przeszły. Teraz skupiamy się na mieszkaniach. To jest niezwykle istotne, bo zakładamy, już to się powoli dzieje, że będą do nas przyjeżdżać ludzie z innych regionów. Po to, żeby zamieszkać, żeby mieć dobrą pracę, musimy przygotowanie, te mieszkania musimy budować i to jest dla nas teraz numer jeden. I oczywiście wsparcie rodzin, jakość życia, czyli te elementy, które też wpływają na komfort życia, czyli stołówki, kuchnie w szkołach, czyli kąpielisko, hala sportowa, to też parki, tereny zielone, place zabaw, to wszystko musi funkcjonować razem i to jest niezwykle istotne. W przyszłości numer jeden to jest na pewno modernizacja terenu wokół Jeziora Nyskiego. To jest dla nas priorytet, jeżeli chodzi o turystykę, o przyrodę, ekologię, plus też działania antysmogowe.